Witam, drodzy mili moi kochani, to jest FIFA 16 kariera Borussii Dortmund. Zaczniemy od rozwoju naszych piłkarzy, szybka symulacja i przejdziemy oczywiście do transferów, co jest najważniejszą rzeczą dla nas. Nagrywam ten odcinek na zaś, więc jeśli jeszcze coś tam proponowaliście, to przepraszam. Pewnie w zimowym kupie, nie, to chciałem transfer. I zafascynował mnie zawodnik, jak Ki się nazywa, a zwie się nie to, wola, kurna myszka, coś mi tu, nazywa się TT, Kenny TT, będzie, weźmiemy go sobie, kupimy, kupno, a dajmy im dziewiątkę i Lopeza dorzucimy. Bo nie wiem, myślałem, że on się rozwinie. Tak go wziąłem na chybił, trafił. Myślę, że się zgodzą. Drugim zawodnikiem celuje w najwyższe cele w tym sezonie. Więc Varan z Komodo bym nam się jakiś tu przydał. Rafael Varan. Varan. Chyba dobrze pisałem. Więc proponujemy mu kupno 40 plus plus Hoffmana. Taki zakupik. Kolejnym moim zawodnikiem będzie ktoś na środek pola. I tak, zastanawiam się nad Tielmanem. Ale oczywiście nie wiem, czy teraz wam się to nagrywa. Bardziej bym chciał takiego typowego Śpedeka. I właśnie, czy Tielman, ale myślę, że Ruben Neves będzie dobry, bo on ma dobre podania. Może nie ma jakichś tam dobrych tych, choć też się zastanawiam nad Grzegorzem Krychowiakiem, chociaż też William Carvalho mi interesuje. Z tych takich lepszych, i więc niezbyt wiem. Ale myślę, że chyba jednak pójdę w fizyczność i William Carvalho będzie dla mnie dobrym zakupem. Stawiałem się nad Tielmansem, ale myślę, że on już jest rozwinięty, także że może nawet, no tu mamy pięknie 11 miesięcy, mógłbym nawet poczekać, ale wepchnę w niego no dość sporą sumę. Myślę, że 27 milionów to będzie dla niej genialna oferta. William Carvalho, nawet Bendera mogę sobie spokojnie sprzedać. Chociaż dużo wspomnień jest. Więc Bender, ile ty masz lat? Chcę tylko zobaczyć, ile Bender ma lat. 28. Dodam go na listę transferową. 25 milionów musi być minimum. Nie. Żeby potem nie zapomnieć, kogo brałem, to po prostu zapiszę tą karierkę. No i lecimy z końcem transferów. No koniec transferów. Pamiętajcie, piszcie transfery, a pod koniec roku prawdopodobnie jesteście kurwa pierdolnięci na łeb. No pierdolnięci na kurwa. A co jak wam dam Svena Bendera i trzy dyszki? Skór na lepszej oferty nie dostaniecie za niego. A jak przyjął, mu damy money, money, money. Stówkę mu dam, 5%, 4. Ważny zawodnik. Zobaczymy jakiego overall. Powoli będziemy się powoli piszka mogli. Tu wejdziemy se. No dobra, Rafaelku. 50 milionów. Jeszcze mogę obniżyć mnóstwo, dużo, dużo niżej swoje te. Sprzedaję zawodników. Kogo chcę? Urynowicz, ty nie miałeś. A jest wypożyczenie. Kogo miałem jeszcze sprzedać? Piszczu.
Piszczu, no kurna, dodam cię na tą listę transferową. Jeśli się ktoś zgłosi, to zobaczymy, jak to będzie. No, mi się pad zepsuł, mi przycisk pada. O, takie ja mam tu dzicz, kurna, moi drodzy. No i najważniejsze, trzeba zapisać szybko, bo muszę kupić tych trzech zawodników. Gareth Bale wrócił do Hiszpanii. Przyjęli. Mani, mani, mani. Kurwa, jebnięty. On 200 chce sobie, wyobraźcie. Ja ci dam 24 lata. Kluczowy zawodnik, my friend. I jesteś u mnie w drużynie. Z takim murzynem, kurna, kto by nie chciał z takim murzynkiem grać. Iwana Lopeza się na pewno już pozbyłem. Ta wkurna, nie będę miał rezerwowego. Właśnie chcę zobaczyć tego Tetę. Ksiądz za tego. 77. A to spokojnie, jeszcze piszczy u mnie pora. Zroczek. Więc czekamy tylko na Varana z Komodo i Carvalho. Przyjął, my friend. No i mamy kurna piłkarza w składzie. I ale jakiego? To kurna rozwalimy z tym. Wreszcie nie będę przegrywał na kurna symulacjach, ale robimy taki numer. Ra, la. Park Juho. Chcemy mieć jednak Ramiresa w rezerwie. I Carvalho. Kurna, jesteś na reprezentacji, ale mnie to wisi. Bo zaraz wrócisz. Lukaszu się średnio rozwija. Co mnie tylko martwi. Walechia on się rozwinie, na pewno. Ale jednak Varana chce mieć z Komodo. No, przyjmijcie, przyjmijcie. Jestem, człowieku, wyrozumiały. Potrafię docenić wasze prawdziwe kwoty. I tylko taka kwota za niego, tego chłopaka mnie zadowoli. 125 milionów. Dlaczego taka? Bo za 3 lata tyle będę dostała takiej oferty. Nie jest tyle wart. Jest warty 124. No dobra, pomyliłem się o milion. No, ale ludziom zdarza się. Ale za Varana coś nie przychodzi. O, to było nie do przyjęcia. Aha. Kurna. Czekajcie, coś u was chyba było nie tak. A nie jesteście zainteresowani. To Hoffman, kurna. No, z przykrością muszę ci powiedzieć, że kurwa jednak zostaniesz. No kurna, o godzinę się pomylę. Jak zwykle. Ja pitole. Nie zapisałem. Mam 4 godziny czy 3. No nie zdążę, muszę w godzinę odpowiedzieć. Odpowiedzieli. Święta. Ło, jakie kurna cuda tu nad Wisłą są. Aż 213, to chowo 13, kurna. Kluczowy zawodnik. Ojojoj, będzie skład na ligę, kurna, macie. No. No, coś czuję, że jednak to będzie potęga i moc. Miller, kurna, jeszcze na niego przeszedł do Barcelony. Więc będziemy mieli trudniejszego rywala w Lidze Mistrzów, ale łatwiejszego w lidze. Ujojoj, chyba kabel odpada, wyciągnę. W ogóle tu jakieś kurna tam skity robię. Nic się chyba nie stało. Mam nadzieję, że słuchawki działają, działają, wszystko działa. Ja się tylko fifkę tu głośno, lekko. Mówicie, nie słychać transferfa. Jest fajne takie ty ty ty. A jeszcze nie wiem. On ten to będzie dzikiem. Ten może zostać dzikiem. Ten też ma zadatki na dzika. To on w ogóle 89-94 ma potencjał. 62 w wieku 15 lat. Ja w niego chyba pójdę. W tego nie wierzę. Średnio wierzę w niego. Następną transferę. Kurna Brand. Co to mi tu odpierdzielasz? Dobra, bo pewnie dużo czasu straciliśmy na dziamganie. 10 minut. Co ja robię? Kalendarz.
Mecz z Milankiem zobaczycie w skrótach. No co? Skróty te dobre. Kurde, dobra, bierę tego, nie bierę tego, nie bierę tego, nie bierę tego. Wszystkich nie bierę. Ale obiorę ich. O kurde. Dobra, ty wypierdalasz. Ty też już średnio efir nadajesz. 82 max. To by kontrakt zaproponuję. Zaproponuję mieć kontrakt ich. Ścież. A tu kurna widzę, że Drągowski kolejny, Łukasz Mak. Kurna jeden mnie lekko interesuje, ale sami bramkarze to ja nie wierzę w nich. Kurde no, coś nie idzie, nie pyka nam. Szybko treningi zrobimy. Kogo by tu wytrenować? Bruma, kurna, ty musisz mieć coś. Ty ci się podania kurna przydadzą. Tu mało się. Tylko robię po lewej. Mógłbym mieć tego prawego obrońcę, byłoby dobrze. No dobra, dałem tu trzy podania temu Brumie. No i pyknok następny ten. Chyba Zwolnickiego nie ma. Dobra, zobaczymy jak swap pójdzie już bez symulacji. A 2-1 u siebie. Awans juniora. Punkty doświadczenia takie drobniuteńkie. Jakiś kurna, weźcie takie imię, czytaj. Ja. Zwoliński, mordko. Się nie prój, bo ja wiem, że cię wystawię. No tak, Zwolińskiego nie ma. Dobra, symuluj wszystkie, niech Brumie dojdzie jeden do podania. Potem znowu Zwoliński wejdzie. I pyka, pyka. I wytrzymałeś też, że Brumie dojdzie. No i podanie nie doszło, bo tu D. Pokazało, jakby było na A, ile by mu doszło. Więc będziemy musieli się widzieć w skrócie meczu. Ja nie wiem, jak tu kamerka. Chyba dobrze. Kurna, ten Carvalho to ma pysk jak kurna brutal jakiś. Cieszy się. Dlatego widziałem przez kalendarz. Tak się robi, kiedy ktoś cię prosi. A zależy ci na tym piłkarzu, żeby w przyszłości grał. A w tych pograjcie. Dawno was w tych nie widziałem. No i co, moi mordeczki? Ja się widzę z wami po przecięciu w skórę. Dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Strzela! Zablokowany strzał. Moja. Ależ rozumieją się bez słów. Kapitalne podanie. Ilkay Gündoğan. Wysokie podanie do Neymara. Jest szansa, ależ piękna bramka. Piękna, majestatyczna. Porozumienie i strata piłki. Neymar. Carvalho, czy będzie w debiucie bramka? Świetnie interweniuje. A te? Ajajaj. Brawo, interwencja na ajajaj. najwyższym poziomie. Uderzenie w stronę bramki. Wspaniała interwencja. Milan rozegra stały fragment gry. Rzut rożny.
bezpiecznie, ale obrońca jest zupełnie bez formy. To się nazywa krycie na rada. William Carvalho! Ajajaj. Pierwszy nim strzał mój w tej karierze niedawny zakup. Drość drogi. Valechio. Aj, to kurna rezerwa jakiegoś knypa zostawili bez wykrycia. Ramirez tu biegnie, defensywna zmiana. Oj, 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 to też było bardzo słabe. Ramirez! Niestety nic z tego nie wyszło. Oj. Do końca już niewiele, ale dla nich... Tu Milan się starał o remis jednak. No ale graliśmy w półfinale po pewnym sezonie. Tym razem wygramy finał. O kurna, El Farawi jak postraszył. No to było jednak mocne, mocne, nie powiem. El kolorowy. No to mamy kurna. Ej, ty co robisz? No co? Za debil. No jak mógł dać jemu kurna piłkę? No coś niespotykanego. Rzadka sytuacja. Bramkarz włączył się do ataku przy tym rzucie rożnym. No kurna, mogliśmy bramkę trafić. Ja pierdziele. Ej, jak go kryjecie? Jest szansa. Bramkarz, dziękuję mu za tę interwencję. Ej, a dobra. Kurna, wygraliśmy 1-0 z Milanem, ale końcówka nerwowa, nerwowa. Moi drodzy. A ja wam życzę jak najlepiej. Witam po meczu z Milanem. Wygranym, wygranym, nie powiem. No i lecimy z dalszym naszą przygodą. Tym razem ostatnia symulacja strzalkę. Tak już na zakończenie tego odcinka, żebyście chociaż jeszcze jakiś tam wynik poznali. Chociaż. Tak, strzalkę następny będzie z drugą Borussią mecz. No, następny mecz będzie z drugą Borussią. A strzalkę symulujemy. Więc co? Powoli muszę kończyć. Też już gardło powoli boli. Rozjaśnić mi tu teren, muszę, dookoła, 2-1 przegram, ja pitole falkę, no co za ze mnie, no jest, ja nie wiem. Symulujemy jeszcze raz, żeby Bruma dostał trochę podania. A znowu D, bo jak nie inaczej, tylko D on ma, jebany down. No i dobra, ja kończę. Like, subskrypcja mile widziana na kanale. Komentarze, bardzo lubię komentarze czytać, więc odpisuję na każde. Chyba że w Q&A czekam do filmu. Na razie, cześć. Widzimy się w kolejnym.